spotkaliśmy w swoim życiu Boga. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia gdzieś się skończył, bo każdy gdzieś spróbował wszystkiego. Jedni budowali swoje życie na piramidzie finansowej, firma, pieniądze, dobre życie, tak zwane dobre życie, wycieczki. Inni poszli pić i umierali od środków zmieniających świadomość. Innych dobijała religia i próby samobójcze. Ale na pewnym odcinku swojego życia zawołaliśmy w swoim sercu do Boga, którego tak naprawdę nie znaliśmy, a którego u każdego z nas kreowała gdzieś jakaś forma religijna, która nie ma nic wspólnego z Bogiem. Bo chcę Ci powiedzieć, że Bóg to nie religia. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg to nie katolik. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg to nie protestant, to nie Mahomet, to nie Budda. Bóg to ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Bóg to żywa relacja, kiedy człowiek spotyka się z Nim na ziemi, kiedy zginasz swoje kolano i kiedy twierdzisz, że nie widzisz wyjścia. Nie widzisz wyjścia z tej depresji, nie widzisz wyjścia z tych zdrad żony, nie widzisz wyjścia z tego milionowego zadłużenia. Musisz się skończyć sam dla siebie. Musisz uznać w swoim sercu, że tak naprawdę nie znasz Boga, że tak naprawdę nie wiesz, dokąd zmierzasz. Bo jeśli myślisz, że jesteś na tej ziemi po to, żeby wziąć kredyt na 30 lat, albo żeby zarobić parę milionów, to jesteś w błędzie. Chcę cię z niego wyprowadzić. Bo diabeł tylko czeka, żeby zabić ciebie, żeby zabić twoją rodzinę, żeby okraść cię z majątku, z relacji, z rodziny, żeby alkohol, kolejne leki, papierosy wypełniały tą pustkę, w konsekwencji zatruwały twój organizm i abyś w końcu umarł i poszedł do piekła. Takie są fakty i taka jest prawda. Człowieku, kimkolwiek jesteś, jesteśmy tutaj, bo prawdziwie kochamy. Miłość człowieka do człowieka to jest bardzo ułudna. Nie jest taką miłością, jaka jest miłość Boża. My prawdziwie kochamy, bo narodziliśmy się z wody i ducha, bo w sercu wierzyliśmy, że Jezus jest Panem. Oddaliśmy Mu swoje życie. Uczyniliśmy Go Panem i Zbawicielem i narodziliśmy się na nowo. Jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie. Nowym stworzeniem, które z mocą głosi Ewangelię na tej ziemi. Uzdrawia chorych, wypędza demony i wskrzesza zmartwych. Chcesz spróbować Bożej mocy, jesteś chory, podejdź tutaj. Położę na Ciebie moje święte ręce i zostaniesz uzdrowiony. Są to osoby, które mają chore nerki. Bardzo często macie problemy z oddawaniem moczu, to nawraca. Przyjdź, pomodlę się o ciebie, w imieniu Jezusa zostaniesz uzdrowiony. Kochani, ja poznałam prawdziwego Boga, Boga łaski i miłości. Ja byłam alkoholiczką, narkomanką i lekomanką przez 18 lat. Od dziecka piłam, zabijałam swój ból emocjonalny. Zabijałam to, że czułam się niekochana, niechciana. Zabijałam wszystkie krzywdy, których doświadczyłam w życiu. Trochę tego było. Byłam molestowana przez różne osoby, byłam parokrotnie zgwałcona. Traumy te spowodowały to, że nienawidziłam siebie, nienawidziłam ludzi, nienawidziłam mężczyzn. I tak sobie piłam, brałam leki i coraz bardziej upadlałam się w tym życiu. Ale 10 lat temu, kiedy leżałam na łożu śmierci, zdegradowana, wyrzucona z tego społeczeństwa, ponieważ poszłam na ulicę, zawołałam do Boga, którego nie znałam, żeby mnie uratował. Żeby mnie uratował, bo pragnęłam żyć. I poznałam Jezusa. Poznałam Jezusa, który w moim sercu spotkał się ze mną, który powiedział, że On swoją krwią przykrył wszystkie moje grzechy, że jestem kochana, że jestem akceptowana, że kiedy byłam gwałcona, On tam był. On tam był i cierpiał razem ze mną i z tym chłopakiem, który mnie gwałcił, bo też był wykorzystywany jako dziecko. Dzisiaj jestem dla Ciebie żywym świadectwem. Jestem czysta i wolna od 10 lat. Nie piję, nie palę, nie ćwam, prowadzę święte życie. Święte życie, inne życie. Uwielbiam codziennie Boga. Rano wstaję i dziękuję Mu za to, że się obudziłam, że mogę dzisiaj powiedzieć komuś słowa tej prostej Ewangelii o tym, że On jest, że może go uzdrowić.
Owocem mojego życia z Bogiem jest moje dobre życie. Życie pełne miłości, radości, pokoju z ludźmi, którzy są tacy jak ja, którzy kochają Boga z całego serca. Nie da się zwodzić, że religia, opłatek, jakakolwiek forma religijna da ci zbawienie. Nie daj się zwodzić, to jest kłamstwo diabelskie. Prawda jest taka, że potrzebujesz Jezusa, Jezusa w swoim sercu. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, może to dla ciebie jest odległe jak science fiction, kiedy mówię ci o tym Jezusie, który zawisł na krzyżu, że wisi ktoś na krzyżu, a ty stoisz pod tym krzyżem i on woła do Ojca, mówi: Ojcze, umieram za Małgosię. Ojcze, umieram za nią. Umieram, biorę ją na siebie. To moja dziewczyna. Mimo, że ja jeszcze mu nie oddałam życia, mimo, że jeszcze się łajdaczyłam, mimo, że jeszcze popełniałam różne błędy. Ja to przeżyłam. Ja byłam pod krzyżem Golgoty, kiedy prawdziwie uwierzyłam w Jezusa, kiedy zaczęłam czytać Pismo Święte, ono żyło. Ja byłam pod krzyżem. Ja widziałam, jak z tego krzyża Golgoty spada kropla krwi i oczyszcza mnie i w sekundę czyni mnie świętą. W sekundę inną, oddzieloną od tego świata. Dzisiaj jestem kobietą pełną radości. Kobietą, która ma wartości opierające na Bogu, na relacji z Jezusem Chrystusem. Ten świat mi już nic nie może dać. Nie może mi dać pieniędzy, nie może mi dać niczego. Miłości, bo wszystko to dostałam od Boga. I to jest miłość, nie taka ludzka, to jest miłość, która się nigdy nie kończy. Gorąco cię zachęcam, abyś jeszcze dzisiaj otworzyła swoje serce, abyś w domu, obojętnie w jakim miejscu będziesz, przyszła i powiedziała: Jezu, jeśli ty jesteś i ta dziewczyna tu mówi prawdę, to ja chcę otworzyć na ciebie moje serce. Chcę przez wiarę uwierzyć w to, że ty umarłeś na krzyżu Golgoty, że ty poszłeś na krzyż, umierając za każdy mój grzech, że ty tam poniosłeś ten grzech i zmartwychwstałeś i czynię cię Panem. Zapraszam cię do mojego życia. Zobaczysz, spadną ci łuski za oczy, otworzą się twoje uszy. Doświadczyć spotkania z Duchem Świętym, bo on zmartwychwstał, on zmartwychwstał, on jest na ziemi, Duch Święty jest na ziemi i teraz dotyka twojego serca. Uwielbiam cię, Jezus. Oddaję ci chwałę na tym miejscu i dziękuję ci, że serca ludzkie zostały dotknięte, że to, co dzisiaj usłyszeli, zmieniło ich życie raz na zawsze. Dziękuję ci za te wszystkie nowonarodzenia. Uwielbiam ciebie, Jeszua Hamasijasz, Szakarabasza. Jestem tutaj i oddaję ci chwałę. Chwalę cię za to, że uwolniłeś mnie od alkoholu, od narkomanii, od lekomanii. Za to, Ojcze, że uczyniłeś mnie nowym człowiekiem. Amen.